Do udziału w otwartych mistrzostwach Wrocławia zaprasza partner rozgrywek Pizza Station. Najlepsza pizza w mieście. Cztery turnieje pod tytuł sięga w ostatecznym rozrachunku najlepszy. Tu wątpliwości być nie mogło, bo na takim dystansie rzeczywiście udało się wyłonić tych graczy, którzy w tym sezonie dysponowali i największymi umiejętnościami, i najwyższą formą, no i też mieli trochę szczęścia. Squash tylko tak niepozornie wygląda, ale wszyscy, którzy uprawiają dyscyplinę, wiedzą, że wylewa ona z człowieka siódme poty. Choć uczestnicy poszczególnych meczów zamknięci są w klatkach, potrafią swoim fanom stworzyć niezwykłe widowisko, czego nie raz i nie dwa byliśmy świadkami podczas otwartych mistrzostw Wrocławia. Czwarty, czyli ostatni turniej roku 2020, rozegrano w dwóch kategoriach męskiej i żeńskiej. Wśród panów emocje były do ostatnich piłek, a zwyciężył po niezwykle zaciętym boju Mikołaj Chyrzy, który w wielkim finale pokonał po pięciu setach Igora Waniaka, sięgając po tytuł mistrza Wrocławia, oczywiście dzięki łącznej klasyfikacji zliczonej z czterech turniejów. Niespodzianką wydaje się być odpadnięcie już w drugiej rundzie ostatnich zawodów jednego z faworytów, Pawła Cytryny. W szranki stanęło 25 zawodników. Sporo mniejsza frekwencja była w kategorii pani, ale to nie znaczy, że zabrakło ciekawych i atrakcyjnych spotkań. Kolejny raz nie do pokonania była Kamila Startek, która z kompletem zwycięstw zakończyła czwartą rundę. Potwierdziła, że nie ma na nią mocnych i sięgnęła po upragnione złoto. Teraz fani Squasha szykują się do małej przerwy, odgrania o punkty OMW, ale do boju wrócą już w 2021 roku. Wtedy maszyna wystartuje na nowo i znów na pewno będzie bardzo ciekawie. Do udziału w otwartych mistrzostwach Wrocławia zaprasza partner rozgrywek Pizza Station. Najlepsza pizza w mieście.